Siemanko mordeczki, witam was w dzisiejszym Q&A i powiem tak, bardzo króciutko i na temat. Moi drodzy, lada moment deskorolka, robi się coraz cieplej, także już lada moment będziemy jechać z tematem. Mam bardzo fajny plan i przygotowuję dla was coś specjalnego. Będą bardzo ciekawe odcinki historyjki z nowym obiektywem. Jednak do tego przejdziemy już niedługo. Zapraszam do oglądania. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że tym razem odpowiadam na pytania z Instagrama, dlatego jeżeli jeszcze nie zostawiłeś followka, nie obserwujesz mnie na Instagramie, gorgo777, po dolnej kreseczce oczywiście, wbijasz, zostawiasz followka i czasami tam właśnie są różnego rodzaju ciekawe story, w których daje coś takiego jak zadaj pytanie. I zadajesz pytanie i wtedy masz odpowiedź, jeżeli zadasz pytanie, na które nie było wcześniej już odpowiedzi. Wiesz co? Jako, że nie ma szans, żebym zapamiętał wszystkie pytania, będę się wspomagał właśnie tym monitorem i będę sobie czytał te pytanka. Moi drodzy, pierwsze pytanko. Co sądzisz o freestylu na longboardzie? Wiecie co? Ogólnie lubię freestyle i mi się zaczął podobać, szczerze powiedziawszy. No, naprawdę, naprawdę. Mamy jednego moderatora, takiego kozaka. Możecie wejść do nas na grupę właśnie deskorolka dla początkujących i zaawansowanych. No i tam znajdziecie takiego jednego świra. Nie będę podpowiadał, żeby się sami znaleźli. Podpowiem tylko tyle, że jest moderatorem na grupie i jest kozakiem. Co sądzę na ten temat? Powiem wam, że mega mi się to podoba, choć osobiście jeszcze nigdy w życiu nie próbowałem, ale mam longboarda, więc będę chciał spróbować. Tak, chillera taka typowa, nie? Naprawdę myślę, że to jest spoko i na pewno będę chciał spróbować tego, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak mi idzie. Następne pytanko, Krystian Szymański. Mordo, kiedy te nagrywki na PTG? Cały czas czekam. Właśnie, jeżeli chodzi o PTG, to bardzo dużo osób na mnie czeka. Dzięki wielkie mordeczki, dzięki dla każdego z osobna, ponieważ cieszę się, że mam tam sporo grono widzów, kumpli można powiedzieć, nie? Którzy tam i kibicują i są ze mną od dawna, jeżeli chodzi o ten kanał, dlatego bardzo wam dziękuję. I na pewno jak przyjadę, to nagramy wspólnego vloga. Kiedy to będzie? Mam nadzieję, że jakoś w kwietniu. Adam Furman. Czy planujesz robić coś poważnego z fingerboardem? Wiesz co, stary? Ja tak jak mówiłem na samym początku, fingerboardy są dla mnie totalnie dla zabawy i ja się nimi bawię całe życie, ale dosłownie się nimi bawię. Nigdy nie będę profesjonalistą, nigdy nawet nie będę nim chciał być, ponieważ fingerboarda używam dla zabawy. Tak jak to mówiłem w pierwszych odcinkach, robię sobie tam różne jakieś testy, jakieś różne zabawy, niedługo będzie właśnie DIY, będziemy robić przeszkodę własną, dlatego jak ktoś jest za fingerboardami, no to już niedługo będzie fajny odcinek na ten temat. No i będziemy tworzyć tam różnego rodzaju rzeczy, ale to jest wszystko typowo for fun. Czy będzie coś poważnego z fingerboardem? Nie. Będzie dla zabawy raz na jakiś czas, a jak będzie się robiło cieplej, no to wiesz, że deskorolka i będzie jej naprawdę sporo i naprawdę będę starał się robić jeszcze bardziej wartościowe wideo dla was, żeby... Może inaczej, powiem wam tak. Pierwszy rok, czyli bo mamy drugi rok kanału, można by powiedzieć, teraz będzie. Pierwszy rok był kanał, było dla mnie takim zapoznaniem się z tym wszystkim, stworzeniem wizerunku, stworzeniem wideo, różnych poradników i tak dalej. I postanowiłem zrobić wam to wszystko, żebyście mieli wszystko na tacy, że jak wchodzicie na YouTube'a, no to macie poradnik do Oli, macie poradnik do Kickflipa, macie tam różne poradniki, macie kilka takich pytań, odpowiedzi, Q&A-ów tak zwanych, nie? No macie rzeczy, których szukacie. Teraz w tym roku chcę się skupić typowo na sobie i na tym, żeby filmować lepiej. Będę filmował lepiej, przy okazji będę bujał się więcej z moją ekipą, którą zaniedbałem troszeczkę podczas nagrywania filmów. Jednak no, miałem inną pracę, teraz będę miał nową pracę, tak jak wam opowiadałem ostatnio, no i będzie lepiej. Dzięki temu będę miał więcej czasu na deskorolkę nareszcie. No i będziemy nagrywać sporo więcej i będziemy sporo więcej progresu nagrywać. Tak, będę się uczył dużo trików i w tym roku naprawdę postaram się nauczyć ich sporo. Będzie niedługo vlog, gdzie będziemy robić to-do list, będziemy wypisywać całą listę trików, które triki powinienem się nauczyć. I przy okazji w sumie... No jak już tak robimy, takiego Q&A chilloutowego, to dajcie znać w komentarzach, jakie triki waszym zdaniem na deskorolce, oczywiście powtarzam, powinienem się nauczyć. I to będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Filip SB 777, yo. Czy planujesz w ciągu 10 lat przejść na emeryturę, czyli przestać jeździć na deskorolce? Nie planuję. Mam nadzieję, że będę jeździł jak najdłużej. Nieważne z jakimi umiejętnościami, ważne, żeby jeździć.
i no mam nadzieję, że za 10 lat będę jeszcze w miarę dobrze jeździł. Dla tych, co nie wiedzą, mam na chwilę obecną 29,5 już prawie. Ja pierdziele, niedługo 3 dychy. W czerwcu 3 dychy, mordy. 30 lat, czy idzie to? O, kurwa, kiedyś to było. Mam nadzieję, że w wieku 40 jeszcze będę mógł jeździć. Piotr Dabow do teraz śmiga, nie? Pozdro Piotr, jak widzisz ten filmik. No, także Peter do teraz śmiga. Niedługo w ogóle do niego jadę tam do Łodzi, będziemy robić filmik. No, także stay tuned, nie? I jeszcze będę miał dla was ciekawy wywiad z trenerem reprezentacji naszej kadry narodowej. Acer GR. Kiedy w końcu deska na dworze? Tak jak mówiłem, mordeczki, już ostatnio, powyżej 10 stopni mogę dopiero jeździć, ponieważ no, z powodu tych duszności, astmy i tak dalej, nie mogę jeździć, jak jest zimno. Choćbym chciał, to nie mogę, ponieważ później jestem chory przez 2-3 tygodnie, a muszę chodzić do pracy. To sobie wyobraźcie, tak jakby wam zachorujecie czy coś i musicie chodzić nagle do roboty albo do szkoły i musicie chodzić chorzy z gorączką i tak dalej. No nie chcecie tego, nie? No właśnie. No niestety nie da się tego przezwyciężyć. Mam 40 różnych inhalatorów, 50 różnych tabletek, nic nie pomaga. Czekam, aż przerzucisz się na dechę Polara 975. Wallride, good morning. 975, czekajcie, to by było no takiej musiał jeździć desce, nie? Nie no, chyba nie za szybko do tego przejdziemy, ale nigdy nie mów nigdy, nie? Niby skate. Czy jeździłeś kiedyś na czymś innym wytrzynowo, na przykład rower? Nie, nie, nigdy nie jeździłem, nigdy mi nie jarał rower. W sensie jeździłem na rowerze, ale nigdy wyczynowo i raczej nigdy do tego nie dojdzie. Jakie polecasz ćwiczenia na nogi? Bo wczoraj latałem na Narodowym 4 godziny, to dziś moje nogi wysiadają. Krystianek, mordeczko. No co ja ci mogę powiedzieć, ja nie jestem fizjoterapeutą ani nic w tym stylu, nie skończyłem AWF-u, więc za bardzo ci nie podpowiem, jednak mi pomagają przysiady i rozciąganie się. Rozciąganie się 15 minut. Około 15 minut rozciągania się przed i po sporcie, czyli na przykład po deskorolce, na pewno pomoże ci przy zniwelowaniu, przy zmniejszeniu napięcia mięśni. Taki po prostu, wiecie, mniejszy ból i tak dalej, mniejsze zakwaski. Więc myślę, że przede wszystkim rozgrzewka dobra, dużo jakichś tam przysiadów, rozciągania i na pewno będzie dobrze. Kubello, raz, dwa, trzy. Czy da się nauczyć Oli w jeden dzień? Mordeczko, prawda jest taka, że Oli da się nauczyć w 15 minut w tych czasach, jeżeli już masz YouTube'a i tak dalej. Kiedyś było trudniej. Teraz wszystkiego się możesz nauczyć szybciutko. Jednak moim zdaniem, żeby nauczyć się Oli, tak, żeby się nauczyć naprawdę, żeby umieć i w miarę wychodziło, no to jeden dzień to może być troszkę za mało. Chyba żebyś posiedział z 12 godzin, miałbyś paru ziomków, którzy ci będą podpowiadać cały czas, no to jest to do zrobienia. Jednak robiłem o tym film, możecie sobie go obejrzeć. Ile czasu zajmuje nauka Oli? Mniej więcej tak ten filmik się nazywa, już sam nie pamiętam, jaki był tytuł. I moi drodzy, nigdy się nie przejmujcie tym, ile wam to zajmęło, bo my na przykład z moim przyjacielem Pawłem, pozdro Paweł w ogóle, to uczyliśmy się około pół roku, tylko że my nie mieliśmy ani YouTube'a, ani żadnych poradników, nic, sami się uczyliśmy. Hubert Jarocki. Siema, jaki jest twój ulubiony trik na flacie? Siemano Hubert, jaki jest mój ulubiony trik, mordeczko? Chyba taki wysoki, ale naprawdę wysoki heel flip, że jak siądzie mi czasami, że mi siada tak mega wysoko, to wtedy się chyba najbardziej jaram. No chyba przy nim zostanę. Iwo, patrz. Kiedy film z Gorgo Challenge? Iwo, wiesz co, już lada moment będzie ten filmik. W weekend go nagrywam, czyli do weekendu macie czas. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to poprzedni filmik Gorgo Challenge możecie sobie obejrzeć. I tam wszystko jest wytłumaczone. W weekend go nagrywam, ponieważ teraz pracuję do końca tygodnia po 12 prawie codziennie. No i nie będę miał kiedy po prostu tego nagrać, a też nie chcę tego robić na pałę, wiecie o co chodzi. Teraz nagrywam na szybko między jednym a drugim, więc jakoś mi się to udało, ale Q&A jest w miarę proste, a przy tamtym będę musiał troszkę więcej poświęcić czasu, przez co nie chcę nagrać padaki. Wiecie jak jest, nie? Czyli moja odpowiedź brzmi niedziela albo w poniedziałek. Hubert Hubkin Koszyk. Z jakim youtuberem chciałbyś nagrać odcinek? Pomijając osoby, z którymi już jestem umówiony, to najbardziej, jeżeli chodzi o deskorolkę, to chciałbym nagrać z John Hillem, ale raczej to nigdy się nie uda. Nie? Tak mi się wydaje. To może być ciężkie. Skate Piotr. Czy pamiętasz, za ile kupiłeś swoją pierwszą deskorolkę? Chyba już kiedyś o tym wspominałem, ale moją pierwszą deskorolkę, moi drodzy, to nie kupiłem ja, tylko moja mama. I kupiła ją chyba za 30 zł albo za 50, już nie pamiętam. To była deska taka typowa z Reala, marketowa i była
No nie no, jak na pierwszą deskę to była super. No, ale już taką raczej bym nie chciał jeździć. Nie no, powiem wam, że wszystko fajnie poszło. Widzicie tutaj, perererry, Hunter powie za mnie, siemanko. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej. Wiecie, co macie robić, mordeczki. Mam nadzieję, że Q&A wam się podobało. I jak coś, no to zapraszam. Niedługo będą nowe filmiki i wjeżdżamy z nowym sezonem vlogów deskorolkowych. Mam nadzieję, że wam się spodobają. I no, przewidywany start, mam nadzieję, jakoś w połowie marca i naprawdę będzie petarda. Żegnam się z wami, do zobaczyska. Elo!